No i cześć Siemanko, wszystkim tutaj Michu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Zera do Powera. Dzisiaj, standardowo, dwóch moich widzów: Jakub i Bartek. No i zaczynamy od. Jakuba napisał do mnie, że posiada Astroka H110M i 7 i 57400, przepraszam, GTX 1063 GB, Goodram DD4 2133 MHz, nie wiem ile gigabajtów, ale przypuszczam, że 8, zasilacz Coling 500W, Toshiba 1TB 2,5 cala ma dysk, bo myślę, że 3,5 cala tylko mu się pomyliło, i SSD ADATY 128 GB, prawdopodobnie też mi się wydaje, że będzie to SU-800 Budżet ma od 700 zł do 1000, w tym przedziale części interesują go nowe, głównie do gier typu CSGO, Player Uncon, GTA 5 i Project Cars. Myślałem nad wymianą karty na 1066GB albo 1070. Pozdrawiam. Także tak Jakubie, moja propozycja dla Ciebie to przede wszystkim wymiana zasilacza, bo masz zasilacz czarnej listy, zasilacz tak zwanej firmy Krzak, jak ja to mówię, co moi widzowie lubią niektórzy i wymieniłbym go przynajmniej na Xf -Core, XFX Core TS 550W, jest to zasilacz z certyfikatem osiągniętym plus brąz, jest to zasilacz w miarę cichy, oczywiście wydajny i bez problemu wystarczy do Twojego zestawu, a nawet i do myślę, że mocniejszego zestawu też by się świetnie sprawdził. Generalnie zasilacz jest tutaj podstawą, jak wiadomo, każdego komputera. Dobry zasilacz na pewno gwarantuje długą pracę i sprawną, także myślę, że zasilacz tutaj powinien grać główne skrzypce w Twoim PC. -cie. No i taki Sefiks wydaje mi się, że będzie najlepszą opcją, taką w miarę budżetową. Jest to 80 plus, oczywiście brązowy certyfikat, także też jest jakieś tutaj poświadczenie dobrego wykonania, zwłaszcza, że zasilacz ten ma same, głównie, same dobre opinie i Recenzję, także e, myślę, że ten zasilacz jest godny polecenia. No i sprzedałbym Twojego GTX 1063GB, e, no i z Twoim budżetem wymieniłbym go na wersję 6GB, taką jak tutaj widzisz na przykład od Palita. E, jest to dosyć cicha karta, również zbierająca dobre opinie, z wydajnym dwuwentylatorowym chłodzeniem. E, jest to jedna z najtańszych kart e, GTX 1060. E, wydaje mi się właśnie, że jest to dobra opcja. Po co przepłacać za jakieś tam dodatkowe wentylatorki, dodatkowe wyglądy i inne takie rzeczy. Moim zdaniem jest to bezsensowne, bo tu otrzymujecie dobrą, cichą kartę, która dobrze się podkręca również i po prostu jest dobrze wykonana, zbiera również dobrze, dobre opinie. I teraz dlaczego 1066GB, a nie 1070 Po pierwsze 1070 kosztują i tak bardzo dużo, to pierwsza sprawa, a druga sprawa to są nadal nieopłacalne. Chyba, że chcesz dołożyć te 500-600 zł, to możesz szukać 1070 używanej na gwarancji, to też możesz znaleźć, także mm, taka opcja, ewentualnie możesz też wybrać RX 580, który jest delikatnie słabszy od GTX 1066 GB, ale też jest dobrą kartą, jeżeli oczywiście chcesz sobie Coś odmienić, jeżeli nie, to tak jak mówię, albo 1066 giga którego ci tutaj polecam, albo 1070 używanego trzeba szukać. Przy czym mówię, że trzeba dołożyć jeszcze do tej ceny, co tutaj widzisz, jakieś 400, 500 albo nawet i 600 zł, zależnie od tego modelu, którego szukasz. Oczywiście, jeżeli masz 8 GB ramu, to też możesz sobie zagregować do 12 bądź 16 GB, to też się Przyda w niektórych grach, bo jak wiadomo, 8GB jest teraz minimalną opcją, raczej w tych czasach. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o Ciebie, Jakubie. Wydaje mi się, że taka propozycja Cię zadowoli. Teraz następny mój widz Bartek. Bartek napisał, że posiada i53330S, MSI H61M, 12GB RAMu, kartę graficzną GDX1050 od ASUSa, dysk 500GB WD Blue. Budowę Sankt PC Ale s 25 w Jego budżet to 500 zł plus sprzedaż części. Tego posiada również zasilacz roku 600 W, około 6-letni. Moja propozycja dla Ciebie, Bartku, jest następująca. Na pewno blokujecie w grach procesor, który ma za niskie taktowanie. Znam ten ból. Mój i 52400 ma 29 GHz i również przez swoje niskie taktowanie dostaje bęcki od niektórych gier i myślę, że podstawą będzie tutaj wymiana. Zwłaszcza, że wersja S jest o wersji obniżonym boże prądu, dlatego ma tak jej niskie taktowanie. Więc, ale wymianę na i 5, Jest to procesor oczywiście też tej samej serii, o który, którą masz ty tylko, że posiada już 3-2 GHz plus oczywiście turbo 3-4 GHz czy tam 3-6. Nie pamiętam dokładnie więc na pewno będziesz skok wydajności jakiś w grach odczujesz tutaj nie ma żadnego jakby to powiedzieć nie ma żadnej gadki w tym temacie no i wymieniłbym też na twoim miejscu kartę graficzną jeżeli już wymieniasz procesor na sprzedał tego Asusa i wymienił na GTX 1050 Ti Storm X 4GB swojego sprzedaż za jakieś myślę że 400 400-450 zł plus bo jeżeli sprzedasz w ogóle przejdziemy do tego, że jeżeli sprzedasz swój procesor, który masz obecnie, to dołożysz jakieś 20 30 zł, 30 i będziesz miał tą i piątkę, a kartę sprzedasz i dołożysz jakąś stówkę, może półtorej i będziesz miał GTX 1050 Ti, i także myślę, że fajny deal. Karta ta na pewno będzie sporo wydajniejsza i w połączeniu z tym procesorem pozwoli ci pograć na wysokich ustawieniach full HD większość gier, które są obecnie na rynku. Także, taka jest moja propozycja dla ciebie. Wydaje mi się, że również się spodoba i będziesz zadowolony po upgradzie swojego komputera. Będzie on naprawdę przyjemniejszy w użytkowaniu na co dzień niż to, co masz dotychczas. dotychczas. Także, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, no to oczywiście, łapkę w dół. To wszystko zależy. Od Was, tylko pamiętajcie zawsze tą łapkę zostawić, klikajcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z moimi materiałami. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmiku, jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, to też piszcie, postaram się wszystko w miarę zrealizować. No i co, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego filmu. Na razie.